No cześć panieneczki, co tam u was miszki? Co tam u panieneczki? Lecimy, lecimy, lecimy. Na marzec. Miłość, praca, co najlepszego do osiągnięcia. Wy z każdym znakiem zodiaku? No, się dowiemy zaraz. Dowiemy się, co panienka czyni. No, zaraz się wszystkiego tu dowiemy. Także miszki, wy się przygotujcie psychicznie. Zaraz zobaczymy, kochani. Najpierw zaczynamy od miłości. Jeszcze tylko raz potasuję i lecimy. Panienko miłościowcu. Dobrze. Lećmy, lećmy, lećmy. Jeżeli macie jeszcze raz. Jeżeli macie człowieka, ludzia w sensie, ludzia, jeżeli macie. Niektórzy mają lwa. Nie pamiętam, co miał lew. Dobra, nie pamiętam. Jezu, nie wiem, co to znaczy, bo to może znaczyć. Słuchajcie, te karty mogą oznaczać dwie totalnie skrajne rzeczy i wy będziecie chcieli wiedzieć, którą oznacza, a ja wam nie będę mogła. Dobra, czekajcie, jeszcze jedna karta. Ni cholery, czekajcie. Weźmy drugą kartę rady. To może mi się coś rozjaśni. Nie, nic się mi nie rozjaśniło. To samo bym wam powiedziała. Jezu. No nic, panienki, no to nic wam nie powiem. Znaczy powiem wam to, co wam powiem, a co wy będziecie z tego wiedzieć? To są dobre karty ogólnie, w sensie, że was to wzmacnia, co się tu dzieje. Wy będziecie przez to silniejsi. Ale nie jest pokazane wprost, czy będziecie z tym człowiekiem, czy nie będziecie z tym człowiekiem. Ale będziecie przez to silniejsi. Będziecie wolniejsi. Nie w sensie powolni, tylko w sensie wolni. Ale ni cholery nie wiadomo, czy z człowiekiem wolni, czy bez. Jeju. Będziemy musieli założyć, że jeżeli relacja jest warta ratowania, to znaczy, że z człowiekiem, a jeżeli nie jest warta, to znaczy, że bez człowieka. Tak będziemy musieli tutaj założyć, niestety. Dobra, zobaczmy, co u singlaczka. Panieneczka singlaczek. No tak. No tak. No gdzież by u panieneczki nie było rybek? No to słuchajcie. Zresztą lew też często bywa u panny. Co to w ogóle ma być? Co to w ogóle ma być? Ej, miszki, miszki. To nie wiem. Singlaczki będą musiały uważać. Cokolwiek to jest lub nie jest, to singlaczki mają ostrożność zachować. Dobra. Panieneczki, które mają ludzia. Kochani, w tym miesiącu siła, odwaga, bardzo dużo siły. Ktoś się zbiera na odwagę, ma w sobie wystarczająco dużo siły, żeby się z czegoś uwolnić. Różne rzeczy to może oznaczać. Pewnie, że może oznaczać, że rozstaniecie się z czymś, z kimś, no, chodzi mi o związek, że coś zakończycie, z kimś, kto jest dla was toksyczny. Macie bardzo dużo siły, wychodzicie z klatki, a rada. Podejmij decyzję albo zadziałaj zgodnie z podjętą decyzją. Jest decyzja, idea, idź za tą ideą. Ruszaj do przodu. Chcesz się wyprowadzić od ciecia albo od ciociówki? Ruszaj, jest rada. Mamy rydwan, to w ogóle to trzeba już robić w marcu. I jest pokazane, że macie bardzo dużo siły, żeby to zrobić. Kochani, każda jedna panna, która być może chciała coś zakończyć, ale nie czuła się na tyle silna. Miała wątpliwości, myślała, że się jej nie uda, a nie była szczęśliwa i nadal nie jest w tej relacji, która tutaj gdzieś tam u was jest. Ja mówię teraz do tych panien. Jest pokazane piękne uwolnienie od tej relacji w tym miesiącu. Bardzo dużo siły, bardzo dużo odwagi, taka motywacja do działania, karta uwolnienia, wyjścia z więzienia. Nie będziemy już się dawać więzić. Nie pozwolimy się już źle traktować. I karta idei, karta decyzji, odcinania
i robienia tego, co macie zrobić. Mamy pomysł, wiemy, co mamy zrobić, wiemy, co chcemy zrobić, idziemy. Wyprowadzamy się, wyjeżdżamy. To dla tych, którzy naprawdę wiedzą, że chcą się wydostać. Tyle. Bardzo dobre karty. Teraz wracamy do związków, które wcale się nie chcą rozstawać. Kochani, wy może planujecie, słuchajcie, wy możecie planować podróże. Wygląda na to, że nie ma nic złego w planowaniu podróży w marcu. Ja temu trochę nie dowierzam, tak prywatnie wam powiem. Dlatego, że ja planowałam zaplanować w marcu, ale wyjazd byłby w czerwcu. A w świetle ostatnich wydarzeń nie wiem, czy się przemieszczać. Dlatego ja naprawdę bym chciała, żebyście rzeczywiście bardziej jednak wymyśleli, a nie patrzyli na to, co karty. Może to jest podróż marcowa. No to marcowa podróż jak najbardziej. Jakiś pomysł na podróż i żeby pojechać gdzieś. Może wy razem gdzieś jedziecie. A może wy będziecie coś razem naprawiać. To też jest możliwe. Czyli wszyscy, którzy naprawdę mają coś wartego ratowania, wychodzicie z jakichś ograniczeń. Uwolnienie jest pokazane. Może ktoś wychodzi z więzienia i wraca do was. Ja nie mówię. No to wsiadać w samochód i jechać po tego człowieka do tego więzienia. No nie wiadomo, za co siedział. Może niesłusznie, a może po prostu za, nie wiem, pilnowanie własnych pieniędzy przed okradaniem przez ludzi, którzy okradają z własnych pieniędzy. Nie wiem, nie mówię, że to jest usprawiedliwienie. Trochę sobie żartuję teraz, kochani, z tym więzieniem. Bo to na pewno było do nikogo. Tak, wsiadaj w samochód, jedź do więzienia, odbieraj ciecia albo cieciówkę. No kurde. Kochani, ale to są dobre karty. Tak ogólnie. Co byście tu nie chcieli zrobić? Odwaga, siła, uwolnienie z ograniczeń, być może własnych w głowie, nie da się, nie da się, nie da. Da się! Rób to. Tyle. Dobra. Singlaczek, milaczek pokazuje, że podejmuje jakąś decyzję w sprawie osoby spod znaku ryb. Tyle, nie wiem jaką. Tyle jest tylko pokazane. Albo w ogóle nie chodzi o osobę spod znaku ryb, tylko panienka podejmuje decyzję a propos czegoś, być może swojego życia, być może jakiegoś człowieka z przeszłości, jakąś decyzję podejmuje. Ja nie mówię, może to oznaczać, że ta decyzja jest powrotowa, wróćmy, porozmawiaj ze mną, porozmawiam z tobą, czy coś takiego. To może być decyzja odnośnie jakiegoś człowieka. To może być decyzja, którą odkładaliście do tej pory, a teraz pokazujecie, o, podejmę tą decyzję w marcu. Ale obok tej decyzji, jeżeli to nie jest osoba spod znaku ryb, stoi jakaś tajemnica. Kto ukrywa, nie wiem. Być może wy coś ukrywacie, podjęliście decyzję i będziecie to chować w sobie. Nie powiecie. Podejmujecie decyzję, żeby nie powiedzieć? Może takie coś? Podejmujecie decyzję, żeby ukryć przed kimś swoje uczucia? Być może. Ja bym pewnie... Kochani, wy macie pokazane, że wy macie być ostrożni, że wy macie nie ufać w 100% komuś, kto się pojawić mógłby, zwłaszcza jeżeli to jest ktoś z przeszłości. Ale jeżeli to jest ktoś nowy, to też tak z dystansem, tak z taką trochę podejrzliwością. No niestety. Dlaczego? Bo jeżeli jest tajemnica u singla pokazana, to mogłoby tak być, że człowiek, który się u was pojawia w życiu, czy nowy, czy stary, coś przed wami ukrywa. Wy macie zachować ostrożność, ale taką połączoną z taką trochę niestety podejrzliwą. Ja nie lubię mówić takich rzeczy, żeby być podejrzliwym. Mi nie chodzi o takie, o podejrzewam wszystkich. Nie chodzi mi o taką paranoję. Chodzi mi o taką większą ostrożność. Dobra? Bo kochani, tu jest jakaś tajemnica. Także zachować ostrożność. Dobra, tyle. Już nic więcej nie mówię. Ogólnie to są dosyć ciekawe karty, nie powiem. Dosyć ogólne, ale dosyć też takie ciekawe. No to zobaczymy, co tu się będzie działo. Natomiast, miśki, praca. Praca. No zobaczymy. No to chyba panienkę najbardziej interesuje, co nie? Czy nie? Czy was nie? Was miłość? Przyznajcie się w komentarzach, co was bardziej interesuje. Bo jakbyście byli koziorożcem, wypadła mi karta śledzika. Kochani, nie ma siły. Panienka jest przez kogoś śledzona.
albo w miłości, albo w pracy, bo się pojawiła ta karta pomiędzy tymi dwoma czytaniami. W miłości śledzik obserwuje serduszka w oczach i w ogóle wzdycha do panny. W pracy śledzik obserwuje, czy panna dobrze robi. Pracę w sensie. No, to tak wiecie. No, pracować, pracować, skupić się. Śledziczu lisiu. No dobrze, no dobrze, kochani, lecimy. Panienka i praca. No, to znowu może wiele rzeczy zna. A jaka jest rada? Jezu, jakie te karty są takie jakieś ogólne. Ja bym chciała wam tak dosłownie powiedzieć. A czemu wy byście się mieli nie cieszyć? A co to jest, miśki? Dlaczego się macie? Kurde, nie wiem. Jakie drzwi zamknąć? O co to chodzi? Coś nie mówić? Coś pilnować? Coś zamknąć drzwi? Nie wymyślę. Widzicie? Nie, bo ja szukam historii, bo ja wam powiem, co karta znaczy, ale ja lubię szukać historii, a ni cholery nie mogę wymyślić historii do tego. Wy sami sobie będziecie musieli chyba wymyślić. Dobra. Jest karta odejścia i zakończenia walki. 150 tysięcy rzeczy to może oznaczać. Po pierwsze, panna odchodzi z pracy, bo ma w dupie. To znaczy w sensie w odwłoczku, sorry miśki, bo nie wiem, kiedy wy to oglądacie, może rano i nie chcecie od odwłoczkach słuchać. Być może. Więc być może wy odchodzicie z pracy. Kochani, ja nie wiem, jeżeli ktoś odchodzi z pracy, bo czuje się, że jest za duża rywalizacja, albo ma dosyć kłótni, albo ma dosyć konfliktu, ja powiem wam tylko tyle. Nie odchodźcie z pracy z powodów emocjonalnych. To nie jest rozsądne, chyba że macie już nagraną inną pracę. Chyba że tak. To nic nie mówię. Pewnie, że se zmieńcie. Ale jeżeli mielibyście z powodów emocjonalnych, bo ktoś was nie docenia, bo ktoś się z wami kłóci, bo coś tam, jakieś, bo ktoś nie zasługuje, nie wiem, jakieś takie emocjonalne rzeczy, odchodzić z pracy, nie. Schować to w sobie, nie mówić nikomu, nie pokazywać, odłączyć się od tego, wykonywać swoją pracę dalej, nie zmieniać swojego życia tak, żeby było gorzej i mniej, ewentualnie szukać innej pracy. Ewentualnie. Pewnie, że tak. Pewnie, że zmieńcie pracę, jeżeli macie na to ochotę. Ale nie odchodźcie z pracy, jeżeli nie macie innej, pod wpływem emocji. Tyle. Ale może to nie o to chodzi. Tu może być jeszcze drugi przekaz, taki, że ktoś odchodzi z pracy i wychodzi na to, że to jest jakaś ulga, bo na przykład ta osoba była konfliktowa, albo wyście się nie lubili, albo była za duża rywalizacja. Nie ma rywalizacji, nie ma kłótni, nie ma konfliktu, bo ktoś odchodzi. Kochani, dwie rzeczy jako rada. To znaczy najpierw była jedna, musiałam dobrać kartę, bo powiem szczerze, że tak dalej nie jestem pewna, o co chodzi. Powiem wam, jakie mam karty. Na pewno mam pokazane, żeby uważać na emocje i z powodów emocjonalnych czegoś nie robić i ewentualnie nie pokazywać czegoś po sobie. No to już powiedziałam wcześniej. Ale, kochani, naprawdę, docenić siebie jest pokazane, że wy macie jakieś poczucie, nie wiem dlaczego, kurde panny, dlaczego to wychodzi w marcu, poczucie zaniżonej własnej wartości, nie, czekajcie, zaniżone poczucie własnej wartości, tak jakbyście myśleli, że nie zasługujecie, że się nie nadajecie, że jesteście gorsi, nie pokazywać tego, nie być zbyt wrażliwym, zbyt nadwrażliwym, tylko wiedzieć, że macie siłę, żeby walczyć lub odeprzeć jakieś ataki, a niektórzy pokazują, że rezygnują z czegoś, bo nie chcą walczyć, a właśnie nie. Jest pokazane, żeby walczyć, ale nie w takim sensie, żeby się kłócić i żreć, tylko żeby walczyć o swoje, o siebie, o swoje pieniądze, o swoje stanowisko, o swoją pracę i tak dalej. Ja bym powiedziała, że te karty oznaczają, żeby nie iść w nowe i żeby zachować starą pracę. Na razie. Ci, którzy chcieliby odejść, miśki, nie wiem. Natomiast wszyscy inni, którzy nie odchodzą, ale ktoś odchodzi i jest pokazany koniec walki, jest pokazane, że musicie bardziej siebie docenić i jest pokazane, żebyście nie pokazywali po sobie, że czujecie się niedowartościowani
nie dość dobrzy. Ukryć to! Nie muszą wszyscy w pracy o tym wiedzieć, że panna ma takie jakieś chwilowe, załamkowe rzeczy. Miśki. No, dobra. Kochani, co jest najlepszego do osiągnięcia? Co jest najlepszego do osiągnięcia? Wyjście z cierpienia, kochani. Dla niektórych jest pokazany wybór, dobra decyzja, jakaś decyzja, jakieś nowe możliwości, być może nowa praca, być może nowa osoba, być może wybór, który jest na przykład zakończeniem jakiegoś związku, który Wam nie pasuje, ale wyjście z jakiegoś cierpienia. Wyjście z cierpienia i dobre decyzje. Nie będziemy więcej cierpieć, nie będziemy się więcej martwić, o Jezu, jakie słowo chcę powiedzieć? Nie pozwolimy się więcej ranić i decyzje, dobre decyzje, podejmowanie dobrych decyzji, ale również nowe możliwości. Coś mamy? O, jest nowe. Zastanowię się. Takie coś. No. Nie powiem. Dobra. Lecimy szybciutko. Baranek. Aha, wy z każdym znakiem zodiaku. Baranek. Czekamy. No to jak ktoś czeka na przykład na dziecko bez ciąży, no to okej. Ale jak ktoś czeka na kogoś, to w marcu to czekanie no jeszcze nic nie daje. Na razie się nic tu nie dzieje. Zbyczuli się, pojednanie, spotkania, imprezy, rodzina, przyjaciele. Fajnie, radość, zabawa. Co wy to będziecie w poście się bawić? Żartuję, miśki. Ale... nie wiem, no to jejku, możecie oglądać tarota i możecie uznawać post. Nie ma nic złego w poście. To ja nie mówię ze strony religijnej, tylko ze strony nawet zdrowotnej. Ha! A właśnie, takie buty. Ale dobra. Bliźnięta. Wredna baba. Może być tak, że ktoś z Was nie podejmuje decyzji, a powinien. Może być tak, że ktoś kłamie, nie mówi prawdy. Może być tak, że ktoś zerwał, ale nie potrafi się odciąć. Nie potrafi czegoś. Nie potrafi się odciąć, nie potrafi powiedzieć prawdy, nie potrafi się komunikować. Ale nie daj Boże, jak to nie jest żadne z Was, tylko osoba trzecia. Nie jest miła. Wredna baba. Zraczulisiem. Lovelace. Nie wiem, które z Was jest Lovelace'em, myśli. Przychodzi, odchodzi. Nie mogę tego powiedzieć. Jezu. Aby się mi wymskło na pannie. Od pszczółek słowo mi przyszło do głowy. A propos tego, co przychodzi zrobić. Nie w sensie, że miodzik. Tylko w sensie bzykania. Jezu. Miśki, jak ja mogę takie rzeczy mówić? Na wizji! Tysiące ludzi oglądają. Jezus Maria. Ale ja... Cicho, nie mówcie nikomu. Miśki, ani mi się ważcie. Napisać coś w komentarzach na ten temat. Że ja widzę wszystkie panny, to się śmieją. Ewa tu powiedziała. Miśki. Dobra. Raczuliś, Lovelace, bzykacz. O Jezusicku. Z lwem dobra passa. Szczęście, dobry los. Co byście nie chcieli z lwem zrobić, bardzo możliwe, że się uda. Jeżeli jesteście razem, pieniądze, fortuna, szczęście. Tak, los Wam sprzyja w marcu. Z panieneczką, czyli dwie pa... Kłótnie. Rywalizacja z jakimiś innymi osobami. Kłótnie, niefajna karta. O nie. Z Wagusią. O Jezu, ktoś nie umie podjąć decyzji, problemy urzędowe, jeżeli coś próbujecie załatwić i niestety możliwy fałsz i kłamstwa, zwłaszcza po męskiej stronie, jeżeli jest tutaj jakaś męska strona. Ze Skorpionem informacje, wiadomości, rozmowy, pójście do przodu. Czekacie na wiadomości? Będziecie rozmawiać, będziecie. Ze Strzelczykiem wyjście ze zmartwień, nie martwicie się już tą relacją i bardzo dobrze. Wyjście ze zmartwień. Z Koziorożcem jakaś droga zostaje wybrana. Może już została i jest utrzymana, a może dopiero w marcu będzie wybrana jakaś droga. Było rozdroże? Nie ma rozdroża. Z Wodniczulisiem nie ma równego dawania i brania. Oczekujecie czegoś, oni nie dają, oni oczekują, wy nie dajecie. Nie ma inwestowania w to niestety.
z rybeczkami wyjście z cierpienia. Nie pozwolę się więcej ranić, nie chcę w tym uczestniczyć. Albo naprawianie czegoś, co ktoś wziął i zepsuł. Wziął, no i zepsuł. No to naprawianie. Panie Neprzyszko. Zaręczyny. Znaczy nie musi to dosłownie oznaczać zaręczyny, ale twoje życie miłosne wzrasta na wyższy poziom zaangażowania. Czyli robicie krok milowy. Milowy. W życiu miłosnym. Bardzo dobrze. Bardzo pozytywne. Na koniec. Misiaczki, tyle. Jeżeli to oglądacie przed środą, to w środę czytanie na NUW. W sobotę tygodniówka. No i inne znaki. Tam już powoli się zaraz będą wszystkie pojawiać. Miśki, tyle. Buziaczki. Pozdrowionka. No i pa, pa.